Spotykamy się dzisiaj, aby wyrazić sprzeciw przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w sprawy wewnętrzne naszej ojczyzny. My, jako Polacy, nie chcemy, aby nas pouczała banda z kolejnego koryta, która znajduje się w Brukseli. Chcemy prowadzić politykę tylko i wyłącznie kierowaną przez władze Polski. Mówimy nie dla poprzedniej sytuacji, gdzie zdradziecki rząd Platformy Obywatelskiej był na usługach Niemiec. Unia Europejska, czyli Związek Polityczno-Gospodarczy, wraz z poprzednią władzą zrobił wszystko, aby właśnie zniszczyć nasz kraj, zarówno gospodarczo, jak i politycznie. Zniszczył naszą suwerenność, a w obecnej sytuacji czyni wszystko, aby ją dobić. My, tutaj zgromadzeni, mówimy ręce precz od Polski. Ręce precz od naszej wolności. Obecny rząd został wybrany demokratycznie. Polacy mieli dość władzy, której idea skupiała się na wyniszczeniu oraz rozprzedaniu naszej ojczyzny. Sprawą zupełnie oczywistą jest, że wraz z przyjęciem kontroli przez rząd o zupełnie innym programie politycznym będą następować przemiany o 180 stopni. Osobiście nie wierzę w żadną partię polityczną zasiadającą w Sejmie, lecz nikt spoza naszego kraju, będąc nastawiony tylko i wyłącznie na zysk z Polski, nie ma prawa apelować o łamanie demokracji oraz ingerować, grożąc nam sankcjami, czy też prowadząc nagonkę na Polskę. Po kilkunastu latach w Unii Europejskiej Polska została doszczętnie zniszczona oraz rozprzedana. Związek ten przybrał w kamuflaż w postaci dotacji, którymi zbojkotował miliony. Jednak z czasem ten kamuflaż znika. Wiele obywateli z różnych krajów apeluje o odłączenie z Unii, która prowadzi do zguby Europy. Sprawą haniebną dla Polski jest fakt, że znalazły się środowiska, które wystąpiły przeciwko Polsce. Oczywiście są to środowiska lewicowe, opłacane, tak zwany KOD, które manifestują, ponieważ zostały odsunięte od koryta. Nie spostrzegły łamania demokracji, gdy kibice byli zamykani tylko i wyłącznie za prowadzenie nagonki na Bronisława Komorowskiego. Nie spostrzegły łamania demokracji, gdy na mieszkania autorów portalów antysystemowych padała policja, niszcząc mieszkania oraz zatrzymując bezkarnie studentów. Podsumowując, to wszystko wyjaśnia sytuację, dlaczego Unia Europejska na czele z naszym sąsiadem protestuje. Robią to, ponieważ tracą kontrolę nad naszym państwem. A my, jako Polacy, nie możemy pozwolić, aby obce antypolskie władze maczały dłonie w sprawach naszej ojczyzny. Nie możemy pozwolić, aby państwo niemieckie, którego przedstawiciel Martin Schulz, który groził Polsce użyciem siły za niedostosowanie się do poleceń Unii Europejskiej, aby to państwo wtrącało się do spraw wewnętrznych Polski. Jeszcze raz mówimy, ręce precz od Polski. Nie będzie Niemiec pluł nam twarz i sprawy Polski się mieszał. Orężny stanie kuwiec nasz, Bóg będzie nam chętny marzyć. Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera. Musimy wyrazić swoje zdanie, że nie podoba nam się to, co dzieje się teraz w Unii Europejskiej, że mieszają swoje sprawy w interesie Polski. To Unia Europejska zniszczyła nasz kraj i jest naszym ówczesnym okupantem, oczywiście w cudzysłowie. I apelujemy o to, aby po prostu przestała ingerować w sprawy naszej ojczyzny. Teraz na koniec zaśpiewamy jeszcze hymn Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, za twoim przewodem złączy się z narodem. Precz z unijną okupacją! Precz!
przeciwko okupacjom! W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim za przybycie. Czołem Wielkiej Polsce!